Uderzyłem księdza Jerzego po raz pierwszy. Wówczas nic się praktycznie nie stało. Po prostu wyrywał się dalej. Próbował uciec. Uderzyłem wtedy i drugi, i trzeci raz. W każdym razie stracił przytomność. Wtedy szybko, ciężko o tym mówić, z Waldkiem skrępowaliśmy go. Zaczęła się panika, był to moment niespodziewany. Przewidywaliśmy, że ksiądz Jerzy będzie z nami na tylnym siedzeniu, ale w samochodzie siedzi Chrostowski. Niech pan nie próbuje pytać o sens, dlaczego zrobiliśmy tak, a nie inaczej. Nie potrafię odpowiedzieć. Szybko porozumieliśmy się z Waldkiem. Co dalej? Uznaliśmy, że będzie lepiej, gdy Chrostowski nie zobaczy, że ksiądz Jerzy jest bez świadomości. Więc co? No do bagażnika. W bagażniku mieliśmy wszystkie rzeczy. Gorączkowe przerzucanie do środka samochodu. I ksiądz Jerzy został umieszczony w bagażniku. Ruszamy. Nerwy. Szybko. Wcześniej ustaliliśmy, że gdzieś na poboczu się zatrzymamy. Chrostowskiego zostawimy przy jakimś drzewie. Gdzie zjechać? No i kolejny szok. Otwierają się drzwi. Chrostowski wyskakuje. To wszystko dzieje się w czasie kilku minut. Przez tylną szybę widzę, że klapa prawie puszcza, już od wewnątrz wyłamana. To już był Toruń. Trzeba zjechać. Krzyki z bagażnika.